Kochani, tak z nienacka przypomniał mi się taki film polski pod tytułem Jest Minum. I tak z nienacka mi się przypomniała, w tym filmie grała rolę taka maleńka dziewczynka, która co chwilę się pytała, no co się dziwisz? No co się dziwisz? I tak doszedłem do wniosku, że to jest bardzo głupie pytanie. Znaczy, że ta mała dziewczynka tego nie wymyśliła. Ona to głupie pytanie przejęła od kogoś z rodziny, od tatusia, od mamusi, od babci, od kogoś, to no co się dziwisz? Uważam, że dziwienie się jest jedną z najwspanialszych funkcji naszego mózgu. Jak długo się dziwimy, tak długo nasz mózg pracuje. Tak długo nasz mózg się rozwija, bo jeżeli się czemuś dziwimy, coś nas dziwi, to znaczy, że nasze wyobrażenie powstaje w naszym mózgu, powstaje jakieś wyobrażenie i ono jest nasze, nasze własne. Natomiast świat okazuje się, że jest inny. Jeżeli na przykład podobasz się jakiemuś facetowi, to, że się podobasz temu facetowi, to nie jest jasne i oczywiste. To cię powinno zdziwić, że akurat ten facet zachwycił się tobą. Skoro się tobą zachwycił, to jest coś wyjątkowego, jest to wyjątkowa sytuacja. Należy się dziwić, że to jest taki wspaniały dzień, że ten wspaniały dzień cię spotkał. Jeżeli odwrotnie, jeżeli ten facet się tobie podoba, to też się należy dziwić, że ci się to udało przeżyć taką chwilę, że spotkałaś człowieka, który ci się podoba, no bo jesteś wyjątkowo wyjątkową kobietą i byle co ci się w życiu nie podoba. Jeżeli idziesz do sklepu i ci się podoba jakaś torebka z jakimś ładnym napisem i z jeszcze ładniejszą ceną, no to warto jest się zdziwić, że coś takiego cię spotkało w życiu. Jeżeli jesz obiad i na przykład podali ci na ten obiad na przykład kaczkę w pomarańczach, no to możesz się zdziwić, bo nigdy nie jadłeś kaczki w pomarańczach, no. Lub odwrotnie, jeżeli ci podali kaczkę bez pomarańczy, no to się możesz zdziwić, że dostałeś kaczkę bez pomarańczy, bo zostałeś przyzwyczajona do jedzenia kaczki z pomarańczami. Zdziwienie jest takim efektem naszego mózgu, który nas informuje o tym, że nasze życie się toczy, że my się rozwijamy, że spotykają nas coraz to nowe sytuacje, zdarzenia, że poznajemy ten świat, że poznajemy również innych ludzi, że poznajemy siebie, że jak patrzę w lustro, to ja nie potrafię się powstrzymać temu zdziwieniu, że ten facet w lustrze to jestem ja. Ja się dziwię. To znaczy, że ja się jeszcze rozwijam. I dlatego życzę ci, żeby każdy dzień był dla ciebie, przyniósł ci przynajmniej jeden element zdziwienia. Żebyś się zdziwiła, żebyś się zdziwił, że ten świat jest taki nadzwyczajny, że to życie jest takie nadzwyczajne, że ten kosmos jest nadzwyczajny. Kiedyś ludziom się wydawało w 1800 którymś roku, że już odkryli wszystkie prawa fizyki, a teraz się okazuje, że ten świat jest nieprawdopodobnie dziwny i to wszystko, co my wiemy, to jest dziwne, jak my mogliśmy żyć wiedząc tak mało. I to jest dziwne, jak niewielką cząstkę my znamy. I dlatego jak spotkasz kogoś i poczujesz motylki w brzuchu, to pora, żebyś się zdziwiła, jakie to jest wspaniałe. W drugą stronę, jeżeli ty spotkasz jakąś dziewczynę i poczujesz coś innego,
takiego bardzo głębokiego, to ważne, żebyś się zdziwił, jak wspaniale to jest ten świat zbudowany, że potrafimy przeżywać takie głębokie emocje. I dlatego dziwię się, w ogóle dziwię się, że jeszcze nie obejrzałeś wszystkich moich filmików. No.